Następny przystanek WKD Reguły. Już nowy, z obydwoma peronami. Jak to teraz wygląda w drugiej połowie sierpnia, kiedy pociągi jeżdżą tutaj po dwóch torach, ale cały czas co 30 minut? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, chciałem wciąż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, tutaj prosto z nad przystanku kolejowego WKD Reguły. O takiej wieczornej porze, chociaż sam film pojawia się już właściwie w nocy, to film również był nagrywany sobotą wieczorkiem, gdzie jak możecie zobaczyć to również na tych ujęciach. I to tu właściwie chodzi, jeżeli chodzi o całą tą przebudowę przystanku kolejowego WKD Reguły, chodzi o gruntowną przebudowę, o właściwie wyburzenie starych peronów i postawienie ich zupełnie od nowa. Na ten czas powstał peron tymczasowy, które widzieliście przed chwilą na ujęciu, a perony zostały całkowicie wybudowane od nowa. Dwa nowe perony mają nowe wiaty, nowe ławki, nowe poddupniki, nowe miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, jak również drogi prowadzące dla osób niewidomych, wraz również z oczywiście nowymi barierkami, z nowym przepustem, który w tym miejscu musiał powstać, jak i również z nowymi miejscami parkingowymi dla rowerów. To wszystko w tym miejscu w teorii już zostało ukończone, ale w praktyce prace cały czas tutaj trwają, bo choć większość prac taka zasadnicza, czyli chociażby to, żeby pasażerowie już korzystali z nowych peronów, została zrealizowana, to nie oznacza, że wszystko już w tym miejscu jest gotowe. Chociażby nie ma jeszcze wyświetlaczy. I to wszystko w dzisiejszym filmie, dokładnie zobaczymy, jak to wygląda. Teraz na stan drugiej połowy sierpnia 2024. Więc dokładnie zobaczycie, jak to teraz wygląda właściwie już z najświeższych ujęć. Film się pojawia trochę później, bo faktycznie pociągi już tutaj jeżdżą od ponad tygodnia. Przez WKD Reguły po obydwu peronach, po obydwu torach, przez obydwa perony, co oznacza, że pociągi nie jeżdżą już co 80 minut, tylko co 30 minut. Niemniej, no nie wiem po prostu jak tutaj przyjechać i tego wszystkiego nagrać i dlatego teraz dopiero w tym momencie się tutaj pojawiam. Ale z ciekawostek wam powiem, że faktycznie dosyć dużo tutaj się zmieniło od poprzedniego razu, bo nawet biletomat udało się już wstawić na nowy peron w nowej wiacie. Więc faktycznie WKD trzyma standard i klasę, jeżeli chodzi o nowości i szybką realizację w kryteriach tejże inwestycji. Ale dobra, zobaczmy sobie, jak faktycznie pociągi jeżdżą. Jak widzicie, pociąg jedzie już po torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Nie jedzie po złym torze, tylko faktycznie w dobrym torze kierunku. Coś ciekawostek, jeżeli chodzi o aktualne organizacje ruchu w tym miejscu. Pociągi z Milanówka jadą tylko i wyłącznie do Komorowa, a wszystkie pozostałe pociągi jadą na całym odcinku pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Radońska, a PKP, a WKD Warszawa Śródmieście WKD. Wszystkie pociągi jadą na całej trasie co około 30 minut, a pociągi do Milanówka pomiędzy Komorowem jeżdżą co około godzinę. Tam jak do Milanówka, żeby się przesiąść, trzeba poczekać około 10 minut, lub również w drugą stronę pojadąc z Milanówka w kierunku centrum Warszawy, wystarczy przesiąść się do kolejnego pociągu. Tutaj jest też około 10 minut później z Komorowa odjeżdża. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o teorię, jak to wygląda, jeżeli chodzi o praktykę, nowe dwa perony. No jak widzicie, nowe perony, jeżeli chodzi o płytę peronową, oczywiście całkowicie są gotowe. To nie jest tak jak w Zegrze Południowym, gdzie były perony oddawane do użytku i się ruszały płyty. Nie, nie, to jest poziom WKD-ki. Tu jest wszystko już ładnie wyrównane. Mamy płotki, mamy też ławki, są też oczywiście śmietniki. Jak widzicie, te kosze w tym miejscu nie mają segregacji. Mamy też nowe ławki już poustawione. Wszystkie ławki są do celowej lokalizacji. A tutaj na końcu peronu mamy nawet segregację śmieci. Nie ma podpisanych informacji, co jest co, tylko faktycznie są kolorki. Dalej mam oczywiście przejazd kolejowy i w tym miejscu się do niedawna jeszcze znajdował biletomat, który został przeniesiony z peronu. On już się znajduje na peronie w kierunku Warszawy, a dalej widzimy peron tymczasowy, który jeszcze nie został całkowicie wyburzony. On tutaj będzie najprawdopodobniej do zakończenia wszystkich większych prac, jeżeli chodzi o tą przebudowę, tak aby po prostu była pewność, że już faktycznie nie będzie w tym miejscu w ogóle potrzebny. Niemniej się tutaj znajduje, jest on w teorii odgrodzony, taką taśmą był ogrodzony, ale ta taśma już została zerwana.
najprawdopodobniej podczas tych wichur, które ostatnio były w Polsce. Niemniej, jak widzicie, peron jest cały czas, ale już oczywiście bez rozkładu jazdy aktualnego, bo w tym miejscu po prostu pociągi już teraz nie jeżdżą. Natomiast co faktycznie jest na tym peronie, czego nie ma na nowych peronach obydwach, to jest informacja, że to jest przystanek kolejowy reguły i że to jest peron reguły. Na przystankach, a właściwie na nowych peronach tego nie ma, więc nie wiem, jak utek na to. W skrócie, nie ma po prostu informacji pasażerskiej z informacją, jaki to jest peron na nowych peronach. Oczywiście możemy to zobaczyć patrząc na wywiaty, ale z tej informacji takiej typowej na kolei, którą możemy znać, nie jeszcze tego typu po prostu informacje nie zostały w tym miejscu ustawione. Przynajmniej tak to wyglądało w sobotę 24 sierpnia. Tutaj z kolei możemy zobaczyć, że na peronie w kierunku Grodziska Mazowieckiego mamy oczywiście parking rowerowy, więc tutaj spokojnie można zostawić. Są informacje pasażerskie w formie tablic informujących, który to jest peron, który to jest tor, więc mamy peron drugi, tor pierwszy, tak, to trochę na odwrót. Mamy oczywiście nowe ławki, mamy też nową wiatę, którą widzieliście przed chwilą. Również mamy oczywiście śmietniki. Są gabloty z rozkładem jazdy. Rozkład jazdy jest na gablotach przy wyjściach z peronów. Na tych drugich gablotach jest aktualnie pusto, więc tam się jeszcze nic nie dzieje. No i obydwa perony są całkowicie ogrodzone takim płotkiem, więc nie ma tutaj jakichś faktycznie niebezpieczeństw, że ktoś sobie spadnie z peronu i po prostu będzie sytuacja niebezpieczna. Takiej tutaj sytuacji nie ma. Też oczywiście są latarnie. Za chwilę zresztą zobaczycie, jak one tutaj świecą. Jest to oświetlenie te LEDowe. No i są informacje, gdzie faktycznie są miejsca w pociągu dla osób z niepełnosprawnościami, czyli po prostu gdzie powinny się ustawić osoby na wózkach inwalidzkich, jak i również gdzie jest wyjście z peronu. Tutaj też, jak widzicie, same wyjście z peronu nie jest czysto całkowicie dociągnięte do sieci aktualnych chodników i dróg dla pieszych w tej okolicy i to jeszcze w tym miejscu po prostu nie zostało zrealizowane. Tu z kolei możemy zobaczyć pod peronem nowy przepust. Nowy przepust jest zrealizowany na zasadzie trzech rur, które po prostu się znajdują pod całym układem torowym, jak również pod obydwoma peronami. Zostało to całkowicie wybudowane od nowa. Czy woda tam tędy cieknie? Cieknie. To można zobaczyć, że faktycznie jakiś mały strumyczek ciągnie się. Przynajmniej jak tutaj byłem, to faktycznie coś tam płynęło. Niedużo, ale faktycznie chodzi o deszcze nawalne i różnego rodzaju inne warunki atmosferyczne, kiedy po prostu ta woda tędy płynie i jest jej dużo więcej. No i oczywiście widzimy kolejne oświetlenie LEDowe w tym miejscu i wejście na peron numer 1 w kierunku Warszawy. Wraz z wejściem na peron mamy oczywiście też parking rowerowy, no i ponownie tak samo jak na tamtym peronie, na peronie numer 2. Na peronie numer 1 mamy oczywiście ławki w wyznaczonych miejscach, śmietniki. Tu jest jeszcze zmiana, bo tu jest faktycznie biletomat. Jest wiata, w której jest i ławka, i poddupnik. Wiata jest sensowna, ładna designersko, tak z mojej perspektywy, patrząc na te drewienko, jak faktycznie to wygląda. No i oczywiście, co najważniejsze, chroni faktycznie przed warunkami atmosferycznymi. Teraz sobie zobaczmy, jak to wszystko wygląda tutaj z dołu, jeżdżąc na monocyklu po nowych peronach, jak dokładnie to wszystko w tym miejscu jest zaprezentowane. Widać dokładnie, że perony oczywiście są niskie z tej perspektywy, no bo perony wszystkie na WKC są niskie, bo też tabor jest niski. No i tutaj też widać, że są przygotowane w miejscach na tych nowych gablotach informacje o tym, jaki to jest peron, jaka to jest stacja, natomiast jeszcze tych po prostu napisów tutaj na górze nie zostały wstawione, więc po prostu poczekamy chwilę i tutaj zostaną wystawione. Dlatego też tutaj po prostu jeszcze prace budowane w tym miejscu są aktualnie realizowane. Obydwa perony oczywiście całkowicie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami, bo nie ma żadnych schodów, są po prostu obydwie pochylnie. Wejście na perony też są tylko i wyłącznie z jednej strony, od strony przejazdu kolejowego, co jest faktycznie też na minus, bo nie można wyjść z drugiej strony. No i tu oczywiście mamy nowe ławki w samych wiatach. Co jeszcze mogę powiedzieć, to jest ciekawostek, to jest to, że sam przejazd kolejowy w tym miejscu oczywiście jest, ale sygnalizacja na nim nie działa. Nie ma też informacji, że jest uszkodzona, po prostu sygnalizacja w tym miejscu jeszcze aktualnie nie funkcjonuje. Tu mamy oczywiście zejście z peronu, jak widzicie po tłuszczu, bo jeszcze nie jest dociągnięte to wszystko do przejazdu kolejowego w tym miejscu. No i tu mamy wejście na peron numer 1 od tej strony. No i ciekawostką jeszcze powiem oczywiście, że w tym miejscu, pomijając to, że nie ma informacji pasażerskiej w formie napisów, jaki to jest peron, również nie ma oczywiście, jaka jest nazwa tego peronu, w skrócie jaka to jest nazwa tego przystanku kolejowego. Natomiast też nie mamy jeszcze w tym miejscu, widzimy tutaj rurę, która wychodzi również z mocowaniem na słupki z informacją dynamiczną pasażerską, czyli po prostu wyświetlaczami. Wyświetlaczy tutaj jeszcze nie mamy. Biletomat jest i działa i funkcjonuje w tym miejscu, więc to na spokojnie jest dobra informacja.
Niemniej na peronie w formie elektronicznych informacji nie dowiemy się faktycznie ani jaka jest aktualna godzina, jak również nie dowiemy się po prostu też za ile odjedzie dany pociąg w danym kierunku. To jeszcze w tym miejscu się nie pojawiło. Oczywiście te wyświetlacze tutaj będą zamontowane w najbliższym czasie. Niemniej tego tutaj po prostu jeszcze nie ma. No i peron tutaj tak samo jak poprzedniej kończy się płotkiem w tym miejscu. Nie ma zejścia, nie ma schodków, więc tutaj nie bójcie się, nie ma możliwości zbytnio zejścia, bo jeszcze jest kanał tam zrealizowany, więc po prostu tak wyglądają te perony, że tak to jest zrealizowane. Też zwróć uwagę, że na tych ujęciach mamy oświetlenie LED-owe tutaj włączone, więc na spokojnie możecie zaobserwować, że faktycznie jest jasno na tych peronach, jest to dobrze oświetlone. Nie wszystkie te ławki tam może dalej odstawione są idealnie oświetlone. No i to rzeczywiście w wiacie nie ma oświetlenia, no bo faktycznie pod wiatami zwyczaj w wiatach nie ma ustawionego oświetlenia. Tu mamy śmietniki z segregacją śmieci, są oczywiście miejsca do pozostawienia roweru. No i dalej już wjeżdżając na drogę rowerową, w tym miejscu ten ciąg pieszy rowerowy, możemy zobaczyć faktycznie ten strumyczek, który się ciągnie i te trzy rury, które w tym miejscu się znajdują. W sensie pod fotorami są dwie rury, a tutaj dalej na dalszym odcinku jest jeszcze jedna rura, która po prostu się ciągnie pod właśnie w tym miejscu wiatą peronową. No i tak mniej więcej wygląda cały nowy przystanek kolejowy WKD Reguły, który powstał de facto w przeciągu ostatnich dwóch, no trzech miesięcy, więc całkiem szybko. Tymczasem to by było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejny film z tej inwestycji, który się pojawi najprawdopodobniej za miesiąc, kliknijcie z przodu i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze również Was oczywiście zachęcam do zostania patronami Aviznosza. No i już niedługo zmieni się granice ruchu, jeżeli chodzi o pociągi. Nie będą jeździć jeszcze co 10 minut, tylko co 15, no ale na całej linii pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim a Warszawą Śródmieście WKD będą jeździć po dwóch torach. To się wydarzy już w najbliższy weekend od 31 sierpnia. Z tym, że pamiętajcie, że to jest jedyny weekend w najbliższym czasie, kiedy pociągi będą jeździć po dwóch torach również na Warszawie Zachodniej, bo od kolejnego weekendu, już od początku września, pociągi będą jeździć, owszem, w tygodniu po dwóch torach, ale w weekendy będą jeździć cały czas po jednym torze pomiędzy Rutą Ordona a Warszawą Śródmieście WKD, bo tam jeszcze na Zachodniej będą realizowane ostatnie prace. A jak to dokładnie będzie wyglądać, zobaczycie już niedługo w kolejnym filmie z Warszawy Zachodniej i tak to będzie wyglądać do końca 2024 roku. Tymczasem, zobaczymy wkrótce. Cześć!